witam. Rozpoczynamy nowy materiał prosto z szóstki. Rozpoczęliśmy zbiór marchwi pastewnej. Temat Wam doskonale znany. Ruszyliśmy z tym tematem dzisiaj. Pierwsze trzy skrzynki nakopane, kolejne trzy na małej przyczepie jadą. Mniej więcej tak to wygląda. No i marchewka, jakby nie patrzeć, obrodziła. Strasznie duża, strasznie potężna, strasznie wielka ta marchewka. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Nie sądziłem, że to w ogóle tak urośnie, tak się uda. No jest plon dosyć ciekawy, ale jaki będzie finalny, zobaczymy. No jest temat rzeka. Nie mam pojęcia, ile ona może wydawać hektara, ale to jest, drodzy widzowie, jednorazowa akcja, jak dobrze pamiętacie, rezygnuję z wszelkich okopowych. To miał być temat na sprzedaż jako pasza dla koni i innych parzysto-kopytnych do kół łowieckich i tak dalej, ale niestety sytuację zapewne dobrze znacie z poprzednich odcinków. Chcę Wam zademonstrować, jak to właśnie idzie, jak to wygląda i co dalej z tym wszystkim będzie. Na ten moment wygląda to przed kopaniem w taki sposób. Zrobiłem mulczowanie zwykłą swoją mulczarką, tą co zawsze koszę ziemniaki, ogławiam wszystko i tak dalej. Zostało to zmielone, rozdrobnione. No i nie ukrywajmy, trochę tej naci na tej marchewce jest, ale rozmawiałem z różnymi hodowcami. Mówią, że to nie przeszkadza, że ta nać tam w ogóle się znajduje. Koniki z chęcią ją jedzą. Patrzcie. O kurde. A, że zrobił. Szóstka uciekła trendlinę. Koniki z chęcią jedzą tą nać, tak więc nie ma co się przejmować. No i inne zwierzątka również, tak więc kopiemy na te skrzynki, będziemy to przechowywać, a następnie przy wydawaniu, no będziemy to starać się trochę dopracowywać, takie te marchewki, które są mocno zgryzione, mocno takie uszczerbione poprzez moje koszenie, czy coś takiego, czy coś jak będzie się chciało zepsuć, to to będziemy po prostu sortować i odrzucać, tak? Zaraz pójdę na skrzynkę, Wam to pokażę, jak wygląda. No i będziecie w szoku. Proszę bardzo, tak wygląda właśnie marcheweczka. No, marcheweczka, kurde, ale maczuki porosły takie, że to się w głowie nie mieści. No gdzie taka marchewka? Poproszę pół kilograma marchewki, patrz, jedna marchewka. Ale kabany, kurde, nie spodziewałem się takiego czegoś, że takie, kurde, bataty porosną. No kto to widział, takie marchewki? Toż to szok, dosłownie. I tak jak mówiłem, one są tutaj teraz kopane w taki sposób. Przy sprzedaży będą doszykowywane. Jeżeli ktoś będzie tam chciał mniejszej ilości, wiadomo, pakowane w jakieś worki. Albo całe skrzynki jak lecą. Wszystko zależy. Jaki klient, kto, co, jak się trafi. No i tak jak jadę, obserwuję. Powiem Wam, że ta marchewka to bardziej buraki cukrowe, przypomina jak marchewkę, ale jest sporo mysz. Myszy tutaj zgryzły tej marchewki i jest to widoczne w wielu przypadkach, no i w wielu sztukach, może tak powiem, ale też jak kosiłem mulczarką, to po prostu widziałem ile mysz ucieka i biega po prostu po polu, tak więc no myszy i marchewka to jest nierozrywalne połączenie wręcz. Więc straty z tego tytułu na pewno są, ale to ja nawet nie będę na ten temat płakał ani nic mówił, bo sam nie wiem, co z tą marchewką się wydarzy jeszcze. Czy uda się to sprzedać, czy nie. Czas pokaże. Na pewno tam drobny, detaliczny odbiór będzie, tak? Bo to okolica wieży, to po prostu mam. Ale no, jak to wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy. Fajnie to idzie.
cały, no. No kto to widział tam, to też to buraki cukrowe chyba. Thank you.
poszła na sprzedaż, już jest temat załatwiony i kupimy, dlatego że już 30 skrzynek marchewki pełne, a mamy dopiero połowę działki, czyli gdzieś około 70-80 arów, bo tu jest dokładnie 1,53 hektara posiane marchewki. No i wychodzi na to, że sypie to bardzo dobrze. Już też wrzuciłem posta, zdjęcie, czy jak to tam się zwie, na Facebooka. Już kilku klientów jedzie detalicznych odebrać zaraz, od razu po wykopaniu. 2-3 skrzynki już mam też sprzedane tak w całości. Tylko oczywiście skrzynki wracają, tak? I może mi się to uda jakoś detalicznie rozsprzedać. Jeżeli nie, poczekam na wiosnę, ale bryły idzie. Poczekam z tym do wiosny, bo teraz wiadomo, że jest sezon na wszystko, co okopowe. Jak dobrze się przechowa, jak się zmagazynuje, to na wiosnę, jak już będą braki magazynowe u różnych hodowców, czy będą tam jakieś może luki, to powinno się sprzedać. Zobaczymy, czas pokaże. Najbardziej to mnie zdenerwowały koła łowieckie, które tak chciały, tak się zarzekały, a co do czego to nikt. No ale co zrobić? Nic nie zrobisz. I co ja teraz robię? Jadę pod drogą z pełną skrzynią zważyć, ile ona waży, bo mam już chętnych, co dzisiaj chcą zabrać. I teraz właśnie pytanie, ile waży cała skrzynia marchewki? Pusta skrzynka waży 110 kg. Zaraz postawię na wadze pełną i zobaczymy, ile będzie miała masy. Ciemna noc, Halloweeny biegają po wsi, a ja jadę z tym matem. Dobra, skrzynka stoi na wadze. Zobaczycie, bo mamy światło 940 kg. Odjąć 110 kg skrzynkę, czyli mamy ile? 830 kg w skrzynce. Czyli trzeba liczyć, że 800 kg marchewki tak trzeba przyjąć dla klientów, że jest skrzyneczka nasypana tak lekko z górką, czyli równa skrzynka to będzie 800 kg i tyle będzie wynosiła objętość i pojemność tej skrzynki w marchewce. Pierwszy odważny klient już załadowany. Właśnie sobie przypina skrzyneczkę i odjeżdża zadowolony z marchewką. Ojej. No, odważny klient, odważny, naprawdę. No dobra, jadę jeszcze dowieźć jedną małą dostawę już Peugeotem. 200 kg do jednej pani. No i podsumowując, ten dzisiejszy materiał oraz cały ten przebój zwany marchewka pastewna. Słuchajcie, siane było to bardzo późno, jak pamiętacie. Siew to był dosłownie zrobiony na patencie, czyli pionierskim siewnikiem produkcji mojej i mojego taty. Nie zanosiło się, że będzie jakiś ciężki plon, a jednak jest ciężki plon. Zbyt z tą marchewką był wstępnie zagwarantowany poprzez koła łowieckie, statniny koni i takie inne sprawy. Gdybym nie rozmawiał wcześniej, nie dyskutował, nic nie ustalał, to bym po prostu tego nie siał. Ale że ustalenia były, chętni byli, no to po prostu posiałem, tak? Posiałem, dogadałem się. Sytuacja wyszła oczywiście inna, ponieważ koła łowieckie i inne takie punkty zbytu wypięły się na mnie. Wydymały mnie, brzydko mówiąc, bez wiadomo czego. No i mają gdzieś jakiś towar od konkurencji za dużo mniejsze pieniążki, bardzo po taniości, ale to się zemści, bo teraz jest właśnie teraz jest sezon na wykopy takich rzeczy, na sortowanie przy sortowniach i tak dalej. Po prostu jest to no czas na marchewki i różne inne okopowe. Tak więc dlatego teraz te odpady, to wszystko jest bardzo łatwo dostępne. Ja postaram się to przechować. No i myślę, że tak detalicznie
rozdysponuje się w jakimś dłuższym czasie tą marchewkę. Jaki będzie z tego interes, nie wiem. Na ten moment nie wiem. Z tego, co na dzisiaj mam pozamawiane do sprzedania, no to tak na dobrą sprawę, może na koszta wszystkie z tym związane uda się to, no uda się, że to się zwróci, tak? Jeżeli to się zwróci z tych wszystkich pierwszych zamówień, to reszta to już będzie tylko wtedy profit, jak to się mówi. I no i co mogę tutaj więcej dodać? Jeżeli tak będzie, to będzie na plus, jeżeli nie, no to trudno się mówi i potem trzeba będzie gdzieś tą marchewkę wywozić. Tak więc no, taka sytuacja. Ogólnie zjazd z okopowych już wam tłumaczyłem dlaczego. I to jest wszystko zgodnie z planem upraszczania wszelkich upraw. Nie chcę już mi się po prostu reanimować całych tych wszystkich moich różnych tematów, jeżeli chodzi o te uprawy. Upraszczam, tak jak mówiłem jeszcze raz, do samego maksa i tyle. Naprawdę, mam dość robienia od rana do nocy, świątek, piątek czy niedziela, jadę non-stop. Jadę non-stop i w pewnym momencie trzeba sobie trochę powiedzieć pas, bo wykończyć się i nic z tego nie mieć, to nie jest problem. Sztuką to jest właśnie coś zrobić i żeby coś z tego było, tak? A jeszcze większą sztuką jest coś wyprodukować i dobrze sprzedać, bo sama produkcja to nie jest jakaś tam ciężka rzecz, tak jak widzicie, no wyszło z tą marchewką, tak? Ale dobrze to sprzedać, to jest teraz ciekawa rzecz. Dobra, bo już gadam od rzeczy, drodzy widzowie. Tak to wyglądało z tym zbiorem, Grime sobie wszystko radzi. Ogławianie nie jest perfekcyjne, wiadomo. To było zrobione no, na raz, tak więc nie jest też tragedia, nie jest źle. Wszystko powinno się zazębić. Trzymajcie się wszyscy, wszystkiego dobrego życzę. Cześć.